приятелем з Романом Полańskim. І його дядек є Поляком. Так. Więc te korzenie jego go bardzo przyciągają tutaj. Kocha polską kuchnię, jego asystentka też jest Polką, nasza Kasia Nabiałczyk. Także to wszystko po prostu było z tym połączone. Bread znalazłam w internecie. Jak twierdzi, były jakieś to zdjęcia, ale ja uważam, że to były po prostu zdjęcia z Playboya amerykańskiego, które zrobiłam z top fotografem w marcu 2013. Była to subtelna sesja z elementami na gości, zupełnie bez makijażu. Nie była to sesja przeznaczona do Playboya. To były zwykłe testy na godzinę, tak naprawdę. I myślę, że to był ten bodziec. Natomiast Brett powiedział, że po prostu spodobała mu się właśnie tą swoją naturalnością i mądrym oczem. Czy Kasia Nabiałczyk się tym zajmowała jako asystentka? Oto ona zadzwoniła do mojego menedżera, do agencji i powiedziała, że jest taka propozycja, żeby Karolina wyjawiła się na castingu, tak? Nie było tak, że ja dostałam tą rolę od razu, bo ja musiałam przejść casting. Więc telefon dostałam na lotnisku we Wrocławiu, wtedy akurat leciałam do Paryża. Bodajże to był kwiecień, ale nie jestem pewna, ubiegłego roku. To jest jakiś żart. Nie, no, nieprawda, tak? Wiele było różnych, czasami dziwnych propozycji, z których nigdy nic nie wychodziło, więc pomyślałam sobie, że ktoś po prostu sobie zrobił ze mnie żart. Natomiast jak wróciłam do Polski, okazało się, że już mam bilet gotowy i muszę lecieć do Budapesztu, tak? Więc pojechałam do tego Budapesztu. Casting do tej roli już był wcześniej, a Brett mnie zauważył po tych zdjęciach. No i spróbowaliśmy. Musiałam odegrać trzy dwie role przed reżyserem castingowym oraz przed Brettem i jego asystentką. Przede wszystkim musiałam odegrać poród. Musiałam odegrać scenę, kiedy... Tej sceny nie ma w filmie, ale była taka scena, w której Zeus tak jakby schodzi z nieba do mnie. Jest na łące z przyjaciółkami, tańczymy, bawimy się świetnie. No to było tylko w tym filmie. Najważniejsza scena była to, że musiałam urodzić dziecko. I to Brett najbardziej chciał zobaczyć. Kręciliśmy zdjęcia, moje zdjęcia. Tydzień. Ja byłam na planie kilka razy, więc łącznie to były jakieś 3 tygodnie. Natomiast dubli było trochę. ale nie było aż tak strasznie dużo, że musieliśmy nad tym siedzieć od rana do nocy, tak? Chłopczyk był bardzo wstydliwy, bardzo, ale Brett, reżyser filmu, jest fantastyczny w podejściu do dzieci i po prostu przyniósł morze słodyczy. Sam wskakiwał do łóżeczka, żeby pokazywać maluszkowi, jak ma to robić, więc był ubaw z tego, że tak powiem. No i w końcu się chłopiec po 2 godzinach zabawy ze mną i z Brettem przyzwyczaił. Więc udało nam się nakręcić tą scenę, ale trochę to trwało. Myślę, że 3 godziny na pewno. Znajomy mojej mamy ze Złotoryi, bo ja pochodzę ogólnie ze Złotoryi, często powtarzał, że po prostu nadaje się na modelkę i że ma fantastyczną agencję we Wrocławiu. A pani jego nie myślała? Ja nie, ja zupełnie nie chciałam. Ja się wtedy przygotowywałam do matury i nie chciałam. Zupełnie mnie ten zawód nie interesował. Ale po jakimś roku namawiania mnie na to stwierdziłam, dobrze, spróbuję, tak? A spróbowałam, nie żałuję, bo faktem, że to była naprawdę ciężka praca. To nie jest tak, że ja doszłam do tego wszystkiego, bo mi się udało. Tylko ja przez 6 lat naprawdę ciężko pracowałam na to, żeby tutaj być. Nieraz płakałam w domu po kątach, że już mam tego dość, że już nie chcę być modelką i w ogóle. Natomiast... Czasami się udaje, czasami nie. Ja uważam, że trzeba się znaleźć w dobrym miejscu i o dobrym czasie. Oczywiście chcę założyć rodzinę, chcę mieć dzieci, natomiast nie wiem, ile mi czas pozwoli to robić, to będę to wykonywać. Natomiast już powolutku, tak jak mówię, mam swoje plany na przyszłość i modeling zaczynam stawiać powoli na tym drugim.
Będąc na planie wśród takich aktorów jak Dwayne Johnson, jak Axel, Henny, jak Ingrid i reszta, która fantastycznie grała w tym filmie, uważam, że do tego potrzebny po pierwsze jest ogromny talent, bo nie można zostać aktorem tylko dlatego, że się tego chce. Do tego dochodzi bardzo ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca. Ja się oczywiście tego nie boję, bo ja ciężką pracą sama doszłam do niektórych rzeczy i wiem, kto jest. Natomiast ja po prostu chcę, żeby ktoś mi powiedział, czy ja ten talent mam. I zobaczymy. Ja na pewno nie odmówię współpracy z reżyserami, z producentami, czy z kimkolwiek, kto zajmuje się branżą filmową. Ale nigdy nie będę robiła niczego za wszelką cenę. Jeśli ktoś mi powie, że się do tego nie nadaje, to nie będę tego robić. Dostałam propozycję, natomiast to nie jest nic pewnego jeszcze. I nie chcę o tym mówić, bo nie będę zapeszać, tak samo jak nie zapeszałam o Herkulesie. I zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Też jest to zagraniczny reżyser, bardzo dobry, więc zobaczymy. Ja jestem bardziej modelką komercyjną niż fashion, czyli robię kampanie, reklamy, booki, katalogi. W branży modelingowej, gdzie modelki są komercyjne, nie oczekuje się od nich bycia tak zwanymi wieszakami, tak? Jak to niektórzy określają, nie tak modeli oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o modeling komercyjny, my mamy tutaj być kobietami z pełnymi kształtami, z biustem, z biodrami, więc myślę, że jest to o wiele łatwiejsze. 17 lat, prawie 18 i tak uważam, że byłam za młoda. Myślę, że moja mama na tyle mnie wychowywała, żeby zawsze mieć jakiś olej w głowie i myślę, że bardzo mi ufała w tym temacie. Natomiast z tego, co dzieje się teraz z młodzieżą, ja osobiście swojej córki 15 czy 16-letniej ze swojego doświadczenia, jaka ja byłam w wieku 15-16 lat, nigdy w życiu nie wysłałabym samej do Paryża, bo nami się nikt nie opiekuje. To nie jest tak, że my lecimy do Paryża, jesteśmy księżniczkami i jeździmy limuzynami. Nie. My dostajemy mapę i musimy same wszędzie chodzić, tak? Nikt nie kontroluje tego, jak mieszkamy, z kim, gdzie przebywamy nocami, tak? Więc 15-16-letnie dziecko nie jest w stanie odepchnąć tego całego zła, które jest w sieci modelingu. Bo nie jest na tyle rozwinięte umysłowo, nie ma tyle doświadczeń życiowych, żeby to przetrwać.